Po latach snucia planów i oczekiwań świeckie kino doczekało się wreszcie gruntownej zmiany. Chodzi oczywiście o wprowadzenie nowoczesnej technologii odtwarzania filmów, która sprawia, że tradycyjne taśmy odchodzą do lamusa. Zmiany polegają na zakupie nowego projektora cyfrowego firmy NEC, który został dofinansowany z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przy wsparciu z Filmoteką Narodową. Jest to projektor cyfrowy, jak już powiedziałem, firmy NEC, o rozdzielczości 4K z możliwością odtwarzania filmów trójwymiarowych. Do tego projektu też został zakupiony ekran do możliwości oglądania, pokazywania filmów w trójwymiarze. W tej chwili trwają jeszcze prace związane z instalacją nowego ekranu i projektora, ale już za kilka dni po raz pierwszy w historii naszego miasta salę kinową wypełnią widzowie wyposażeni w okulary do oglądania filmów trójwymiarowych. Do tej pory nie mieliśmy szans odtwarzać filmów 3D oraz filmów cyfrowych. Dzięki zakupowi nowego projektora cyfrowego jest możliwość odtwarzania filmów 3D, z czym dogoniliśmy multipleksy. Myślę, że frekwencja w kinie wzrośnie dzięki właśnie wyświetlania bajek, filmów 3D, ponieważ no, technika idzie do przodu i coraz więcej wychodzi filmów po prostu w jakości 3D. Warto wspomnieć również o tym, iż cyfryzacja kina spowoduje to, iż nie będziemy już musieli tygodniami oczekiwać na najpopularniejsze tytuły. Tak, oczywiście. Przede wszystkim właśnie jest to, że jest możliwość kopie cyfrowe. W odwrocie do kopii analogowych wychodzi tych kopii bardzo dużo, także filmy będziemy mogli grać premierowo, jak te, które po prostu wychodzą na cały świat, na całą Polskę. Premiera będzie u nas również w kinie, ale też są małe haczyki takie, ponieważ jesteśmy kinem jednosalowym, a nie tak jak multikina czterosalowe, pięciosalowe. Także tutaj troszeczkę są inne umowy, inne warunki grania filmów premierowo, na co trzeba będzie po prostu zwracać uwagę. Ale na pewno te filmy kasowe, te filmy, wielkie hity na pewno będziemy grali premierowo. A otwarcie kina już niedługo, bo za kilka dni wiemy również o tym, iż przygotowaliście Państwo takie pokazy specjalne, niespodziankę dla mieszkańców świecia. Tak, otwarcie już 21 lutego. Przygotowaliśmy dla Państwa film Anga Lee, Życie Pi, oczywiście w jakości 3D z dublingiem. Zapraszamy na ten film Państwa serdecznie o godzinie 18 i 20.30. Cena biletu 10 zł plus Państwo otrzymają od nas okulary 3D gratis. Zmiany są możliwe m.in. dzięki dotacji gminy i wsparciu, jakie świecki OKCIR pozyskał od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dla widzów najważniejsze jest jednak to, że cyfryzacja kina nie spowoduje wzrostu cen biletów. Ceny zostawiliśmy te same, jedynie zmieniły się ceny na seanse 3D. Jest to zaledwie koszt 2 zł podwyżka cen, ale i tak jest to najniższe ceny biletów do kina w całej Polsce. Widzowie długo czekali na cyfryzację, ale cały czas pojawiają się głosy, iż świeckiemu kinu jeszcze jedna rzecz została do zmiany. Do zmiany zostały fotele, które no, nie należą do najbardziej wygodnych. No nie należą do najbardziej wygodnych, ale no, można powiedzieć, że 1,5 godziny wysiedzenia w kinie spokojnie można wysiedzieć. Nie jest to mieszkanie, nie jest to dom. Wiadomo, że nikt nie będzie siedział w wygodnym fotelu, ale też się przymierzamy do wymiany foteli kinowych. Myślę, że nastąpi to albo pod koniec tego roku, albo w przyszłym roku. No i też będziemy się starali o dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach modernizacji kina.